chcę dzisiaj mówić na temat stresu. W Królestwie Bożym, że ludzie, wierzący ludzie, mają tak blade pojęcie o różnych rzeczach, że się w pale nie mieści. Chodzi o to, że charyzmatycy jeszcze, biorę pod uwagę, tutaj jesteśmy ruchem charyzmatycznym, zajmują się problematyką w swoim życiu w ten sposób, różnego rodzaju problemami, że oni wyrzucają demony ciągle. I my też wyrzucamy demony, no bo demony są i trzeba je wyrzucać, no bo taka jest konstrukcja, że to przychodzi nieproszone. Rozumiesz? Do życia człowieka, to wyrzucać później, tak jak świnia jest. Natomiast życie chrześcijanina, ono nie polega na wypędzaniu demonów, tylko ono polega na tym, żeby wyeliminować możliwość dojścia tych demonów do naszego życia. Trzeba wyeliminować. My nie powinniśmy spędzać życia na wypędzaniu demonów. Rozumiecie? Tak jak nie powinieneś spędzać życia na dorabianiu się finansowym. Czy dorabiam się całe życie. Ktoś jest 20 lat, jest w Bogu, się dalej dorabia. Ja mówię, weź to przestań. Dorabiasz się, całe życie się dorabiasz. Rozumiesz? To na litość Boską. Dorabiasz się na początku, a potem to w ogóle zaczynasz obracać tym, tak, co zacząłeś robić. To się powiększa, poszerza. Tak, to już nie jesteś na dorobku. To nie tak działa. I z demonami jest podobnie. My demony się wypędza, jeżeli te demony są, my kromimy diabła, usuwamy, przepychamy i tak dalej. Natomiast chrześcijanie, przede wszystkim charyzmatyczni chrześcijanie, są w tarapatach, jeżeli chodzi o przemiany wewnętrzne. Przemiany wewnętrzne. My dużo możemy wiedzieć. Biblia w jednym palcu, wiecie, wystukane mamy wszystko, wiemy jak ogłaszać słowo, wiemy jak trwać w wierze, teoretycznie oczywiście, tak? Bo praktycznie jakbyś trwał w wierze, to byś w tej wierze trwał i byś nie miał problemów, tak? No, jeżeli sięgniemy do sedna tematu, no to okazuje się, że są problemy, bo nie trwasz w tej wierze. No dobrze. Ale generalnie my wiemy te wszystkie rzeczy, natomiast zastosowanie ich to jest wielki problem. Dzisiaj moja żona powiedziała tutaj taką rzecz, że ta wolność, która przychodzi przez sąd, no sąd, bo tu chodzi o sąd, to chodzi o to, czy my osądzimy zjawiska, które ściągają demony do naszego życia. A tymi zjawiskami, wśród tych zjawisk jest bardzo dużo różnego rodzaju grzechów, patologii i tak dalej. Jest między innymi też coś, co się nazywa stresem. I tutaj w tym temacie to w ogóle chrześcijanie o tym niewiele wiedzą. Myślą, że w ogóle stres to jest duch. Że to jest jakiś demon stresu i wyrzucają demona stresu. W ogóle nie wiedzą, co to jest za zjawisko. To nie jest żaden duch. Nie ma demona stresu. Rozumiecie? Nie ma takiego demona. W ogóle takiego czegoś nie ma. To jest głupota. Demon stresu. Ja chcę dzisiaj mówić o stresie. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj wzięli narzędzie do tego. Ponieważ ja widzę mnóstwo zestresowanych chrześcijan. Zestresowanych. A następnie ci zestresowani chrześcijanie przyciągają do siebie demony jak magnes. Zestresowani chrześcijanie cierpią i nie wiedzą, o co chodzi. I chciałbym, żebyśmy ten temat się wyczerpali. To jest bardzo ważne, kochani, naprawdę. Gdzie stres? To w ogóle sam w sobie on nie jest zły. Tak jak strach nie jest zły w sobie. Jakbyśmy nie mieli strachu, to ja nie wiem, co byśmy zrobili ze swoim życiem. Bóg nam dał strach. Strach polega na tym, że stajesz w ognie tutaj, tak? I jesteś świadomy tego, że ziemia nie jest metr poniżej, tak? Tylko, że jest 5, 6, 7 metrów. I odczuwasz wewnętrzny dyskomfort, żeby tam skoczyć. Bo jak nie odczuwasz dyskomfortu, żeby tam skoczyć, rozumiesz? To ty masz coś z mózgiem. Po prostu. Każdy człowiek ma wmontowany system strachu, to jest normalne. Czymś innym jest lęk. Lęk już nie jest od Boga. Lęk nie pochodzi od Boga. Lęk to jest patologiczny strach. Rozumiecie? I na lęk musimy reagować odwagą, bo strach to w ogóle ci nie przeszkadza, nie będzie ci w życiu przeszkadzał. Strach to nie przeszkadza w życiu. Lęk przeszkadza w życiu. Wszelkie fobie są na pułapie lękowym, a nie strachu, tym, że już nie ma. Lęk to jest wypaczony strach, wyolbrzymiony, skierowany w miejsce, gdzie go w ogóle być nie powinno. I ludzie się boją.
To jest demoniczne. Podobnie jest ze stresem. Stres to jest reakcja przystosowawcza pomiędzy możliwościami człowieka a wymaganiami sytuacji. Coś takiego następuje, że jest jakaś sytuacja w życiu, rozumiesz? I ty się zderzasz z tą sytuacją. My się zderzamy z sytuacjami. Z milionami sytuacji w życiu się zderzamy. I teraz, kiedy następuje reakcja stresowa? Reakcja stresowa następuje wtedy, kiedy ty już podchodzisz do sytuacji. Samo podejście do sytuacji już wywołuje stres u każdego człowieka. I to jest normalne. To jest normalne. Każda sytuacja w naszym życiu, tak, wywołuje w nas reakcję stresową. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że podchodzisz do czegoś, co jest nowe, co jest trudne, co jest problematyczne i ty odczuwasz, że to jest właśnie takie. Bo jakbyś nie odczuwał, że to jest właśnie takie, rozumiesz? To ty byś nie był w stanie zaangażować różnych rzeczy w sobie, żeby w tą sytuację wejść. Nie zastosowałbyś mądrości, umiejętności różnego rodzaju, bo byś pomyślał, a to nic jest, to nic jest. Wiesz? No to nic nie znaczy to coś, ale to coś coś znaczy. Wszystko wokół nas coś znaczy. Teraz, gdzie następuje problem? Problem następuje, kiedy to coś nas przerasta. Kiedy to, co nas, to co przychodzi do naszego życia, zaczyna nas przerastać. Zaczyna być wielkie. Ok? Im większa jest różnica między twoimi możliwościami, tak? A sytuacją, która jest przed tobą, tak? Tym większy jest napór stresu. Im większa rzecz przed tobą jest w życiu, tak? Tym większy jest napór stresu. Im większa jest różnica między potęgą problemu, a twoimi umiejętnościami, to stres tutaj odgrywa, ten stres jest uzależniony od tego. Rozumiesz? Im większa sytuacja, im mniejsze okoliczności, im mniejsze umiejętności, tym większy stres. Tak, boimy się. Przychodzi system lękowy. Co się w ogóle dzieje podczas, kiedy człowiek się stresuje? I zobaczcie, to nie jest żaden duch. To jest fizjologiczne. To jest fizjologia. Jest taka substancja, nazywa się kortyzol i to się nazywa hormon stresu. Oni to wyeliminowali, kortyzol. Naukowcy to znaleźli. To jest pewien płyn komórkowy. Wygląda to w ten sposób, że ty podchodzisz do trudnej sytuacji życiowej, tak? I teraz tak, to jak ty reagujesz, tak, w swoim umyśle, tak to wpływa na twoje ciało. I wtedy tak, jeżeli ty nie potrafisz odpowiednio zareagować, rozumiesz, to kortyzol, on się podnosi, jego wysokość w komórce podnosi się, tak? I posłuchaj dalej. I jeżeli ty nie potrafisz wyeliminować tego z powrotem, to on tam pozostaje. I wiecie, co zaczyna robić? Niszczyć komórkę. Czyli to coś, co miało prawidłową funkcję, bo to coś miało ciebie jakby przysposobić, miało pobudzić twój umysł do prawidłowych reakcji. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko, że ty pamiętasz, masz cały czas wolną wolę. Masz tak wolną wolę, że możesz w ogóle nie zareagować na kortyzol w komórkach. Jesteś takim mistrzem świata. Ja też zresztą. Rozumiecie? My możemy nie zareagować prawidłowo. Podchodzimy do problemu, tak? I my posiadamy różnego rodzaju formy odpowiedzi na ten problem, tak? I teraz kortyzol się podnosi w naszym organizmie do tego momentu, że my jesteśmy gotowi zadziałać, ale wcale nie musimy zadziałać. I tutaj się włącza rola diabła. I diabeł zadba o to, żebyś nie zareagował prawidłowo, tak? I żeby kortyzol nie opadł z powrotem. Rozumiesz, o co tu chodzi? Diabeł zadba o twój stres. Diabeł zadba o twój stres. On jest, ponieważ diabeł, kiedy on, jemu się uda doprowadzić człowieka do sytuacji, kiedy on żyje w systemie stresu, tak? To człowiek w zasadzie jest gotowy. On jest gotowy. Zestresowany człowiek jest w zasadzie gotowy. Już można nim manipulować, jak się chce. Już diabeł może zrobić, co chce ze zestresowanym człowiekiem. Stres jest masakryczny.
Są trzy fazy stresu. Pierwsza to jest alarm. To jest reakcja, która jest dobrą reakcją. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy stajesz przed problemem, okay, i w tobie się wzbudza, tak, potrzeba reakcji. Masz do wyboru tych reakcji bardzo dużo. Dam ci przykład, jak to wygląda. Zaczynasz wchodzić, a niech będzie chrześcijaństwo. Zaczynasz wchodzić w jakąś służbę. Jesteś namaszczony do tego. Posiadasz dary duchowe. Prawda? To jest bardzo ważne, czy ty wiesz, że posiadasz dary. Zobaczcie. Czy wszystko zostaje na poziomie teorii? Wchodzę w nową służbę. Pytanie, czy ja wiem, że ja posiadam dary duchowe? Czy ja wiem, że ja dobrze głoszę? Czy ja wiem, że przeze mnie działa słowo mądrości, słowo wiedzy, dary uzdrawiania? Czy ja to wszystko w ogóle wiem? Czy też, tak, jestem absolutnie przekonany w wierze? Zaczynam nową służbę i zaczynają się nowe rzeczy, nowe sytuacje. Rozumiesz? Nowe sytuacje. I teraz jak ty zareagujesz na te sytuacje? Czy ty zareagujesz darami? Czy ty zareagujesz namaszczeniem? Czy ty zareagujesz na przykład wycofaniem się? Jak ty zareagujesz? Idziesz do nowej pracy. Jak ty zareagujesz? Rozumiesz? Zakładasz biznes. Jak ty zareagujesz? Pokłóciłeś się z drugim człowiekiem. Jak ty zareagujesz? Czy skorzystasz z potencjału, czy nie? Wszystko zależy od tego, co zrobisz w tym momencie. Wszystko od tego zależy. Wszystko zależy, czy zastosujesz na przykład wiarę, czy nie wiarę. Alarm, tak? Jest alarm w twoim życiu. Podchodzisz do problemu. Możesz zastosować wiarę lub nie wiarę. Jeśli zastosujesz wiarę, poziom kortyzolu spadnie. Rozumiesz? Ja tobie chcę powiedzieć, że jesteś trójjedyny, jesteś człowiekiem trójjedynym. Jeżeli ty nie zrozumiesz tej zasady, to się zgubisz. Twój duch, dusza i ciało są zjednoczone, połączone, na siebie wspólnie wpływające. Nie istnieje coś takiego, że wyeliminujesz elementy psychiki i elementy ciała na rzecz ducha. I powiesz, ja będę teraz w duchu. Co ty tutaj mi gadasz? Człowiek. Reakcja duchowa. Ona finiszuje reakcją psychofizyczną. Rozumiesz, o czym ja mówię? Stosujesz wiarę, tak? Kortyzol spada. Stosujesz niewiarę, kortyzol zostaje na tym pułapie, na którym był. I zaczyna co robić? Niszczyć twoją komórkę. Jak białaczka. Stres jest do białaczki podobny. Co to jest białaczka? Białe działka krwi, które są dobre. Zostały stworzone przez Boga, tak? Aby bronić nasz organizm przed różnego rodzaju wirusami, toksynami i tak dalej, i tak dalej. Ale istnieje patologia jakaś, tak? I w pewnym momencie białe ciałka krwi atakują czerwone ciałka krwi. Tak? Zaczynają zabijać człowieka. To, co było przez Boga stworzone ku dobru człowieka, zabija człowieka. Zobacz, o co tu chodzi. Zobacz, jakie są myki diabelskie. Dokładnie tak samo jest ze stresem. To, co miało za zadanie, tak? Pobudzić ciebie do prawidłowej reakcji, tak? Oczywiście musi przyjąć, że ty zdecydujesz o tej prawidłowej reakcji. I to coś, jeżeli ty nie decydujesz w prawidłowy sposób, to to coś cię zabija. To coś cię zabija. Czy wy w ogóle wiecie, jak stres zabija ludzi? Ja wam się powiem o tym, jak zabija ludzi stres. Wszędzie, łącznie z kościołem, ludzie padają jak muchy i ludzie nie wiedzą, dlaczego padają jak muchy. Modlimy się o uzdrowienie ludzi. Ja często zauważyłem, ja już to przez kilka lat zacząłem zauważać. Ja się modlę o ludzi. Ja się zastanawiam, Boże, dlaczego pewne z tych osób, kurczę, no stoją zasadniczo dwie podobne osoby przy sobie, tak? Obydwie mają podobny poziom wiary, bo na przykład obydwie znam, tak? Obydwie mają taką samą wiedzę, tak? Dlaczego jedna z nich jest uzdrowiona, druga nie jest, na przykład? Dlaczego tak jest? Ja zacząłem się zastanawiać nad tym i Duch Święty zaczął tutaj mówić, to jest stres. Ja na pewno nie chciałem tego przyjmować. Ja nie chciałem w ogóle przyjmować, że chrześcijanie są zestresowani. A potem ja zrozumiałem, że są masakrycznie zestresowani. I zacząłem badać ten problem. Ja zacząłem badać ten problem. A więc alarm jest ok. Bo to jest, organizm poszukuje reakcji obronnej.
Rozumiesz? Wzrasta w tobie potrzeba obronienia się przed sytuacją. To jest bardzo okej. Okay. Tylko ta potrzeba musi teraz zastosować prawidłowe narzędzie. Jeżeli ty pójdziesz w lęk, stres pozostanie na tym samym poziomie. Powiem więcej. Zacznie rosnąć, ale o tym za chwilę. Zacznie rosnąć. Zacznie rosnąć. W tym miejscu, w miejscu fazy alarmu, kluczową rolę odgrywają dwie rzeczy. Poznanie Boga i zaufanie do Boga. Poznanie Boga i zaufanie do Boga. Kiedy jest alarm, kiedy podchodzisz do trudnej sytuacji życiowej, jakiejkolwiek trudnej sytuacji, a zaraz wam poczytam o trudnych sytuacjach i zobaczcie, co to jest, bo to są badali naukowcy. Podchodzisz do trudnej sytuacji, to teraz ty musisz po pierwsze być przepełniony duchową informacją na temat zjawiska, a po drugie ty musisz wierzyć w tą duchową informację. Idę na przykład znaleźć sobie pracę. Tak? Idę znaleźć sobie pracę. Kiedy idę szukać pracy, jestem bombardowany przez stres. Proste ludzie, nie ma ludzi niebombardowanych przez stres. Takie jednostki nie istnieją na świecie, bo musiałyby nie posiadać fizjologii. Duchy są niebombardowane przez stres, bo nie mają ciała. No to kortyzolu nie mają. Rozumiesz, o co tu chodzi? Anioł się nie stresuje, tak? Bo on nie ma kortyzolu. To się nie stresuje, bo on ma wywalone na to, czy jest ściana przed nim, bo on przejdzie przez ścianę. Na cholerę mu kortyzol, który mu da do zrozumienia, że jest ściana przed nim i będzie wpływał na to, aby jego umysł szukał rozwiązania. Po co mu rozwiązanie? Po co mu rozwiązanie, jak on nie ma ciała i może przejść przez ścianę? Ma wywalone na czasoprzestrzeń, ma wywalone na wysokie budynki, Luther dochodzi, po co? Bo on lata, on lata. Ma sześć part skrzydeł i lata. I on ma wywalone na to, że on lata z pierwszego piętra czy z drugiego. I on dlatego nie potrzebuje kortyzolu. A ty nie masz skrzydeł i potrzebujesz informacji, że trzeba drzwi otworzyć, że trzeba wejść, a nią do pracy nie chodzi. Dlaczego? Bo on nie je. Rozumiesz, o co chodzi? On ma wywalone na jedzenie, ma wywalone na oddychanie, dlatego płuc nie ma. Rozumiesz? A ty musisz jeść. A żeby jeść, musisz iść do pracy. A żeby iść do pracy, będziesz się stresował. Rozumiesz? Bo każdy tak ma to ciało. Chrześcijanie by chcieli podejść do tematu chrześcijaństwa, nie mamy ciała. Bo niestety mamy ciała, przyjaciele. Jesteśmy trójjedyni. Duch, dusza i ciało. I stres to jest coś, co wpływa na nasze ciała ustawicznie. Nowy kontakt, nowa rozmowa, relacja z drugim człowiekiem. Zestresowany jesteś. Tak? A co on o mnie powie? To jest reakcja. Podchodzę do nowego człowieka, a co on o mnie powie? Słuchaj. Poznanie Boga w tym temacie. Po pierwsze, poznanie Boga. Kim jestem w Chrystusie? Taka prawda jakaś, tak? Jestem mądry, inteligentny, grzeczny, miły, subtelny, niesamowicie przystojny. W ogóle ja to o sobie wiem. Wysokie poczucie własnej wartości, tak? Primo. Po drugie, sekundo, czyli ja w to wierzę w ogóle, to przed chwilą powiedziałem. Ja w to wierzę. Ja mam pełną wiarę w to, co ja przed chwileczką powiedziałem. Czemu? Bo ja tego się dowiedziałem od Boga, ja mam to zbudowane w sobie jako zasadę duchową, ja w to wierzę. W związku z tym ja idę i ja, czy ja odczuwam stres przed nowym kontaktem? Oczywiście, ale to jest na poziomie normalności. Ja stosuję w tym momencie poznanie plus wiarę w zjawisko, o którym przed chwileczką powiedziałem i w związku z tym co? Kortyzol mi opadł. Rozumiesz, co tutaj chodzi? I to nie spowoduje już we mnie żadnego zamieszania. Stres nie będzie mnie trzymał. Czyli nawiązałem relację, wszedłem w nową relację, tak? I nie jestem zestresowany w temacie. Podjąłem nową pracę i nie jestem zestresowany. Ponieważ primo, wszystko mogę w tym, który mnie ułatwia w Chrystusie. Sekundo, ja w to wierzę. Okej? Okay? W związku z tym podjąłem pracę i stres mnie nie zabija, ok? Nie zabija mnie stres. Wzięliśmy z Agatą Sarę do homeschoolingu, żeby ją sami... Obydwoje, ja mam skończoną podstawówkę, ona ma skończoną podstawówkę. Jak my będziemy dziecko teraz uczyć? Rozumiesz? Na czym ja się mam oprzeć?
Czy ja odczuwam stres? Tak. Jaka jest moja reakcja na stres? Tak? Taka, jak przed chwilą powiedziałem. Wszystko mogę w tym, które miała w Chrystusie. Czyli ja mogę uczyć moją córkę. Czyli to, że ja nie posiadam na dzisiaj, tak? Wykształcenia pedagogicznego w tym temacie, w ogóle żadnego nie posiadam, to to nie stoi na drodze, żebym ja moją córkę wyuczył. Kurczę, rozumiecie, na czym rzecz polega? Ja wierzę w to zjawisko i w związku z tym stres opada. Czyli ja w ten sposób pozostaję jedynie w zdrowej fazie alarmu. W normalnej, zdrowej fazie alarmu ja pozostaję. Tak samo, jak mój strach nie przechodzi w lęk. Ja pozostaję zawsze w zdrowym miejscu strachu. Rozumiecie? Ale nie przechodzę w lęk. Ale nie robię z siebie też kretyna i mówię, że nie mam strachu. Bo nie mam strachu, równa się nie mam mózgu. Rozumiecie? To nie jest ruch wiary. Mówienie, że nie mam strachu. Posłuchaj dalej. Druga rzecz. Drugie miejsce działania, jakby drugi poziom działania stresu, to jest przystosowanie. Organizm uczy się skutecznego życia z podwyższoną ilością kortyzolu w komórce. I już się zaczyna długofalowa patologia w społeczeństwie. Uczymy się żyć w dyskomforcie. A ja coś ci powiem. Nie zostałeś powołany do tego, aby jedną sekundę życia żyć w dyskomforcie. Rozumiecie? Ani jedna sekunda życia. Do tego powstało tysiące teologii, jak to my powinniśmy cierpieć. Wiesz, o co chodzi? Ale ja coś ci powiem. Jezus wycierpiał za ciebie na krzyżu. Proszę cię, nie histeryzuj. Rozumiesz? Weź. Nie mów do mnie, że ty musisz mieć stres. Nie musisz mieć stresu. Ok? Posłuchaj. Wiem, czy wierzysz w to, że Jezus umarł na wszystkie choroby na świecie. Wierzysz w to? No to chcę ci powiedzieć, że Jezusa zabił też stres. A więc nie mów mi, że musisz się stresować. U Jezusa tak się podniósł kortyzol w komórkach, że stanęło mu serce. Proszę cię. Ok? Jeżeli jesteś w drugiej fazie, znalazłeś się w drugiej fazie, być może dziś w niej już jesteś. Czyli żyjesz z podniesionym poziomem stresu w organizmie. Tak? To są trzy kluczowe rzeczy. Po pierwsze, ty musisz zacząć praktykować twoją wiarę. I zrozum. Nie mów mi, że ją praktykujesz, bo gdybyś ją praktykował, to nie żyłbyś na takim poziomie stresu. Rozumiesz? Ty wiesz, ale to nie oznacza, że wierzysz. Świadectwem twojej wiary będzie spadek kortyzolu w komórkach twoich. Nie będziesz musiał się nikogo o to pytać. Rozumiesz? Odczujesz ulgę. Wiara powoduje ulgę. Wiara niesie szabat za sobą. Wiara to jest szabatowa wiara. Leżałeś sobie dzisiaj tutaj. Dobrze jest tak być. I tak można być do końca życia. Rozumiecie? Jak ja bym miał wybór do końca życia, bym został i koniec. Gdyby teraz można było, ja wierzę, że w takim stanie w ogóle, ja bym coś powiem. My nie mamy na to jeszcze przestrzeni, ale my tą przestrzeń będziemy znajdować i my ją wygenerujemy. Gdybyśmy ciągnęli tą sytuację dzisiaj jeszcze na przykład kilka godzin, tak? To coś wam powiem. Niektórzy z was nie chcieliby już żyć. Pod koniec tego nabożeństwa nie chciałbyś żyć. Niektórzy z was mogliby umrzeć w niesamowitym szczęściu. W takim stanie był święty Paweł. Powiedział, że walczy ze sobą. Czy iść do Pana, czy zostać z wami. Brat Kenneth Hagen kiedyś był w takim stanie, po wielogodzinnym uwielbieniu, tak? Że wiedział, że jeżeli pójdzie jeszcze krok dalej, to już nie wróci. Pamiętacie, co było na chacie?
jak byliście na filmie, zadał pytanie, chcesz tu z nami zostać, czy wracasz do rodziny? Jak chcesz. Okazuje się, że to życie wcale nie jest takie super. Okazuje się, że lepiej będzie tam, nie? Praktyczna wiara w miejscu, kiedy jesteś w sytuacji przystosowawczej, czyli już stres w swoim życiu podniósł się do tego stopnia, że nauczyłeś się z nim żyć, musisz zacząć praktykować wiarę, rozpocząć odważne działania, tak? I na swoich ustach musi zaistnieć wyznanie wiary. Twoje usta potrzebują w tym momencie absolutnej zmiany. Jest trzecia faza. Wyczerpanie. Zasoby odpornościowe tak spadają, ponieważ jak się kortyzol podnosi w komórkach, tak, to odporność organizmu psychiczna i fizyczna spada diametralnie. Diametralnie. Krok po kroku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku. Ludzie są wyczerpani, są jak stare baterie. I dalej mówią, że mają Ducha Świętego, świetnie im idzie modlitwa w innych językach, prorokują i tak dalej, rozumiesz, o co chodzi. Natomiast ich życie powolutku się kończy. Są wrakami psychicznymi, tak, i fizycznymi. W tym miejscu, do którego mam nadzieję, nikt nie dojdzie tutaj. Kluczową rolę odgrywa pokuta, uwolnienie i bardzo często uzdrowienie, bo często już ludzie są chorzy fizycznie w ten sposób, ze którego to już się w parę nie mieści. Kiedy jest taka ta czwarta faza, czas wyczerpania, to ludzie bardzo często już potrzebują terapii. Są zademonieni, tak? Są w strasznym stanie. I potrzebują terapii. Różnego rzeczy. Jak wygląda rozkład stresu? To jest sytuacja trudna. Na tą sytuację reagujemy lękiem. Rozumiesz? Podchodzisz do sytuacji, jeżeli nie zastosujesz pewnego rzeczy, natychmiast reagujesz lękiem. Stres żywi się lękiem. Lęk. Toki myślowe, lękowe tak pobudzają stres, że się w pale nie mieści. Im bardziej człowiek boi się sytuacji, tym bardziej stres w jego organizmie zaczyna rosnąć. Następuje poczucie winy. U chrześcijan to jest znamienne. Nie dałem rady. Chrześcijanin podchodzi do problemu, nie stosuje zasad wiary, reaguje lękiem, tak? Lęk zostaje stymulowany przez demoniczną siłę lękową. Następnie przychodzi dwa razy silniejszy demon pod tytułem poczucie winy. I chrześcijanin robi krok w tył. Nie dosyć, że nie pokonał przeszkody, to cofnął się w życiu. Rozumiecie? Przecież to jest masowe. To jest masówka. I to jest cały czas działanie stresu. Nawet nie wiesz, co wtedy jest w twoim organizmie. Gdybyś się wtedy przebadał, gdybyś wziął, poszedł i krew oddał, gdyby zbadali ci, rozumiesz, te rzeczy, to byś zobaczył, rozumiesz, że kortyzol, proszę ciebie, jest w stanie melanżu u ciebie. Jedna wielka impreza wewnątrzkomórkowa, rozumiesz? Twoje komórki są jak pijane. Już. Ty już nie reagujesz. 20 lat chodzisz z Bogiem, a już nie stosujesz prostych praw wiary. I ty już nie wiesz. Myślałem, że nie wiem, o co chodzi. Ja naprawdę wierzę, że ten człowiek nie wie, o co chodzi. Słowo honoru, ja wierzę, że on nie ściwia w ogóle. Ja wierzę, że on nie wie, o co chodzi. On stoi. Mówię, to ogólnie. Chodź. Mówię, chodź. Naprawdę. Bo ja wiem, że to już jest taka sytuacja. Pamiętaj, poczucie winy to jest bardzo silny demon. Ale jak on działa? Wtedy, kiedy poddasz się stresowi. I teraz, jeżeli taki człowiek nie wyeliminuje tego zjawiska, tak? To ten człowiek pójdzie w patologię. To stres go zacznie zabijać. Posłuchajcie,
Naukowcy wyeliminowali, jakby, co zrobili? Może być wyeliminowali. Wyodrębnili to. Wyodrębnili jednostkę stresową i oni zaczęli to umieć badać. To jest bardzo przydatne dla nas. Jednostka stresowa to jest pojedynczy impuls jakiejś sytuacji na naszą psychikę. Jakiś pojedynczy impuls. Myśl jakaś. Jakaś przestrzeń, którą oglądamy, rozumiecie? To się nazywa pojedyncza jednostka stresowa. Tak? To jest jakby jedno uderzenie w nas. To powoduje podbicie procentowe kortyzolu w naszych komórkach. To podbija kortyzol. To jest jakby jednostka stresowa. To się tak nazywa. To jest jedna informacja, jedna sytuacja, jedno zdarzenie. I teraz posłuchaj. Jeżeli człowiek przyjmie od 150 do 199 jednostek stresowych, czyli takich informacji, zdarzeń, sytuacji i nie wyeliminuje ich za pomocą wiary, tak? To jest natychmiastowy 37% wzrost prawdopodobieństwa, że się rozchoruje w ciągu najbliższych 2 lat, albo psychicznie, albo fizycznie. Czujesz klimat? Niewyeliminowany stres daje ci pewność, tak? 37%, tak? Że w ciągu 2 lat możesz się rozchorować na chorobę psychiczną albo fizyczną. Między 200 a 300 jednostek stresowych, które nie są wyeliminowane, to jest już 51%. A ponad 300 to już jest 80%. Czujesz klimat? Zaczyna się wymykać spod kontroli temat. To taki stan kościoła. Kościół zestresowany, tak? To kościół wyeliminowany ze zjawiska szerzenia królestwa, nie mówiąc w ogóle o życiu codziennym. Rozumiecie? Stąd takie silne zaburzenia w kościele. Bo ludzie są zestresowani. Posłuchaj. Tylko poważny zabieg dentystyczny powoduje 47 uderzeń jednostek stresowych w organizm. Zobacz, co to jest za zjawisko. Problemy seksualne, 57 uderzeń jednostek stresowych. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz, z czym my mamy do czynienia. Albo my będziemy wywalać to, tak? Albo będziemy wywalać gnój z nas, albo ten gnój sięgnie nam do nosa. I w pewnym momencie zaciągniemy się. Kiedy komuś umiera dziecko, to jest 96 jednostek stresowych uderzenia w ciągu tylko jednej informacji. Wiesz, co to znaczy? 96 jednostek stresowych. Na przykład, człowiek, któremu umrze dziecko, jeżeli będzie w tym stanie przez miesiąc, tak? Tylko przez miesiąc, tak? To w ciągu 2 lat jego życie może już, jest szansa, że jego życie nie wróci do normy, to jest szansa 80%. Rozumiesz? Jeżeli on tego nie złapie. A ja spotykam ludzi w ogóle, którzy na przykład są w takim stanie 2 miesiące, 3 miesiące. Rozumiesz? To są ludzie, z którymi w ogóle już nie można rozmawiać. Ludzie, którzy przestali przyjmować rzeczy. Ludzie, którzy nie robią porządku ze stresem w swoim życiu, tak? Kręcą sobie bat na siebie. Bat. Jak ja spojrzałem sobie w tę tabelę, to ja byłem w szoku. Ja nie przypuszczałem, że tak to jest. Ale zacząłem to badać i przyglądać się na te rzeczy. I my jesteśmy w stanie do wszystkiego przypisać system demoniczny. Kto zrozumie, system demoniczny przychodzi potem, a nie najpierw. Rozumiecie? Potem, a nie najpierw. Dzieci już są w takim stanie zestresowania, że się w głowie nie mieści. Dzieci muszą sobie radzić. Powiem ci coś. Przy zdrowym funkcjonowaniu rodziny, ja się przyglądam w Sarze. Dla mnie, ja po prostu
taką najbliższą mi osobą, którą widzę, wychowującą się w sposób normalny, tak, to jest Sara. Bo także z nią mieszkam, po prostu jestem z nią w jednym domu. Sara nie jest dotknięta przez różne rzeczy, tak? Ja się na nią patrzę i na przykład widzę, co ona robi. Ja na przykład nigdy nie robiłem rzeczy, które ona robi, nigdy. Ja zauważyłem, w jaki sposób Sara, mając stworzone warunki do tego, eliminuje stres w życiu. To jest niesamowite, jak ona prosty sposób eliminuje, bo ona ma stworzone warunki i korzysta z tych warunków w 100%. W 100%. Polega to na tym, że ona nawet potrafi sobie przerwać śniadanie, co jest dla niej ważne. Prawda, w zasadzie jest ważne śniadanie. I ona wstaje od śniadania, między śniadaniem przyjdzie, przytula się do mnie, powiedzi, pójdzie, w ogóle nie rozmawiamy, pójdzie dalej jeść śniadanie, nie? A teraz sobie wyobraź dziecko, które nie ma tam, które tak nie miało. Dzieci tak zwanego zimnego chowu, tak? Gdzie w domu nigdy nie były przytulone, tak? Gdzie w domu była bardzo ciężka sytuacja stresowa. Wyobraź sobie takie dziecko, to dziecko nigdy nie odreagowywało. To dziecko już wchodziło w życie ze stresem. Ono już miało zawyżony poziom kortyzolu i ono się nauczyło z tym żyć. Rozumiesz? Stąd potem jest tyle rzeczy, żeby ludzi uwalniać. Bo demony to wchodzą na teren stresowy i poruszają się po nim jak chcą. Świetnie się czują. Nie mówiąc o chorobach, o różnego rodzaju przypadłościach i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Po prostu to jest szok. Jak skutecznie rozwalać stres? Chcę Wam przedstawić 10 elementów, jak skutecznie rozwalać stres. I my się musimy z tym zapoznać. Pierwsza rzecz. Ewangelia Jana 8,32. Ewangelia Jana 8,32. Jest napisane tak, uznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pierwsza rzecz, to jest natychmiastowe skonfrontowanie stresowej sytuacji z odpowiednią prawdą Bożą. Natychmiastowo konfrontujemy sytuację stresującą, czyli tak zwany stresor, z prawdą Bożą. Natychmiastowo, nie za chwilę, bo za chwilę już masz podwyższoną dawkę kortyzolu w organizmie. Nie potrzeba. Im szybciej rozwalisz Bożą prawdą, tak, sytuację stresową, tym jesteś większy kozak i masz większy sukces. To jest pierwsza rzecz. Natychmiastowe konfrontowanie sytuacji stresowej z odpowiednią prawdą Bożą. Robię coś, przychodzi do mnie cały system myślowy, że na przykład nie podołam tego zjawisku. Prawda Boża, wszystko mogę w tym, który ułaskawia w Chrystusie. Co zaczynam robić? Wyznaję tą rzecz, rozmyślam już tylko o tej rzeczy, tak? I idę dokonywać działań zgodnie z tym, co ja właśnie teraz mówię i o czym myślę. I nic więcej. Reszta, wszystko jest uznane za opresję. Każda myśl poboczna, każda informacja, co będzie, gówno będzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jedyny gabaryt przesuwania się. Tylko się w tym przesuwamy. A, B, C, D. Jak koń. Rozumiesz? Do przodu. Nic nas nie obchodzi, co jest naokoło. Rozwalamy to poprzez nasze wyznanie, tak? Jesteśmy przepełnieni informacją Bożą tylko i wyłącznie. I to musi być natychmiast. Ty nie masz komfortu, żeby zbierać stres w organizmie. I do jutra. Ja troszkę dzisiaj sobie porozważam tę sytuację. Nie wolno ci rozważać sytuacji. Ok? Nie rozważasz sytuacji stresowej. Na sytuację stresową reagujesz prawdą. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Po drugie, Rzymian 10:10. Ustami wyznajemy ku zbawieniu. A więc natychmiastowo nazywamy stresor i uderzamy w niego wypowiedzianą, adekwatną prawdą. Nazywamy go. Stresor się nazywa. Sytuację stresową nazywamy, tak? Jeżeli przychodzi do nas trudność, tak? To my nie robimy takiego. Ludzie takie coś robią, w ogóle taką głupawkę. O, dla mnie nie ma żadnych trudności, nie mam trudności w życiu, a ja mam. A ja ci powiem, co ja robię. Ja nie mówię, że ja trudności nie mam, tylko ja nazywam trudność.
Jeżeli jest jakaś trudność, tak, to ja tą trudność nazywam po imieniu. Słyszeliście kiedyś, że do demona trzeba powiedzieć po imieniu, na przykład? Są takie sytuacje, że jestem pobudzony przez Ducha Świętego, żeby demona zapytać o imię, tak? Więc ja pytam go o imię, a w wielu przypadkach ja po imieniu do niego mówię. To jest ponieważ pycha, odrzucenie czy coś. Dokładnie to samo się ma z określeniem sytuacji stresowej. My nie mówimy, nie mamy problemu. Nie! Tu nie chodzi o to, żeby nie powiedzieć, nie mamy problemu. Tu chodzi o to, żeby nazwać problem, tak? Nazwać problem. Nazywamy problem. I natychmiast na ten problem reagujemy prawdą Bożą, tak? Nazywamy problem. Boli mnie noga. O, zabolała mnie noga. Ale ponieważ w ranach i śnicach Jezusa jest uzdrowienie moje, to teraz w imieniu Jezusa ta noga nie będzie mnie boleć już nigdy. Nie bolisz mnie noga. Co zrobiłem? Nazwałem problem. Ja nie udaję, że mnie noga nie boli. Ja nie kuśtykam przez ciebie 8 miesięcy, przez ciebie nie udaję, że mnie noga nie boli. Rozumiesz, że to będzie nazwałem problem, uderzam w problem, tak? Tak samo jak grzech się nazywa grzechem. Ukradłeś, rozumiesz, to przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, zachowałem się jak złodziej, tak? Po prostu nie mów, że byłeś głodny, ok? Grzech nazywamy grzechem, stresor nazywamy stresorem, nie nazywamy tego inaczej, tak? Nie humanizujemy zjawiska, ale co robimy? Nazywamy, czyli wypowiadamy, czyli mówimy, ha, ja wiem, jakie masz imię, problemie. Znam twoje imię, bo znając czyjeś imię, jesteśmy w stanie rozwalić zjawisko. To teraz ja ci powiem, jest jedno imię, ponad wszelkie imię. Tym imieniem jest Jezus. A więc ja teraz w imieniu tego Jezusa przeklinam twoje imię. Eliminuję twoje imię. Tak postępuje człowiek świadomy rzeczy. Trzecia rzecz. Drugi do Koryntian 10:5. Zmuszamy każdą myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli ustawiczne trwanie w modlitwie poddania. Co to jest modlitwa poddania? Modlitwa poddania to jest modlitwa, nasza stała modlitwa, w której my się poddajemy Bogu. Nasza dusza ma tendencję samodzielności. 24 godziny na dobę nasza dusza chce być samodzielna. A więc teraz ja, który jestem prawowitym właścicielem tej duszy w imieniu Jezusa, tak? Bo ja tą duszę mam. Tak? Ja ją otrzymałem od Boga, ja nią rządzę, czyli ja odrodzony duch, ja teraz tą duszę kieruję w odpowiednie miejsce, czyli ona jest przeze mnie poddawana, krótko powiedziawszy. Ja sobie nie pozwalam, żeby myśleć nad o tym, co ona chce. Tylko moja dusza ma myśleć o tym, co ja jej zaproponuję. Pamiętaj, dusza zawsze będzie chciała łatwo myśleć sama. Ona jest jakby ślizga w środku. Ona przez lata, zanim poznałeś Jezusa, zresztą potem też sam o tym doskonale wiesz, myślała o tym, co chciała. Pomyślę sobie o czymś. A jakie ty masz prawo myślenia o czym chcesz, przepraszam bardzo. Ty możesz zrobić tylko jedną rzecz. Każdą myśl poddać, 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 poddać. W ogóle poddałeś coś tam kiedyś? Poddać. Rozumiesz? Musisz poddać coś. Poddać. Posłuszeństwo Chrystusowi. To słowo poddać jest słowem silnym i zawiera w sobie pierwiastek agresji. Rozumiecie? W ogóle Bóg to nie jest pacyfista, przepraszam. To nie jest pacyfista. Ustawiczne trwanie w pozycji poddania. Czyli ty rozważasz i wyznajesz władanie Boga nad każdą sytuacją twojego życia. Czyli ja podchodzę do trudnej sytuacji, jaka jest... Teraz patrz. Będąc cały czas w stanie modlitwy poddania, ja podchodzę do trudnej sytuacji, czyli do stresora. Ja podchodzę i teraz co? Patrzę na ten stresor, tak? Jaka jest... I teraz zobaczcie, co ja mam w głowie. W ogóle ta sytuacja nie jest aż taka wielka. Ja mam świadomość, ja byłem jest poddana, ale to poddane jest Jezusowi. Skoro się zjawiło w moim życiu, tak? Bo to jest poddane Jezusowi. To Jezus tą sytuacją rządzi. To tak się... Ale żeby tak... Ty nie możesz przez cały czas chodzisz sobie przed ciebie z myślami gdzieś tam, nie budujesz systemu modlitwy poddania i ty raptem teraz też do stresora podejść takie coś powiedzieć. Czy ty nie powiesz, że ona jest poddana? Bo ty tak nie myślisz. Bo ty się obawiasz, że nie jest. No bo nie myślisz ciągle o tym, że jest poddana.
Ale proszę bardzo, zrób sobie trening, weź sobie pomyśl jutro na przykład przez cały dzień, weź sobie zrób dzień modlitwy poddania. W ogóle tylko będę chodził w modlitwie poddania. Ja będę sobie myślał, wszystko jest poddane, moje dzieci są poddane, w ogóle moje nogi są poddane, wszystko mam poddane Jezusowi, halleluja. Jezus panuje nad moim dywanem, nad moimi ścianami, nad moim okiem, wręcz nie rozumiesz o co chodzi, nad moją pracą, o do tych ludzi jadę, nad tymi ludźmi przecież Jezus panuje, kurczę, wsiadam do samochodu, super, samochód chodzi, no bo Jezus panuje, rozumiesz o co chodzi. I ty chodzisz w tym, jesteś przesiąknięty tym. Pod koniec dnia, jaka, w ogóle ja ci powiem, okazuje się, że możesz być w ogóle niezestresowany przez cały dzień. Pod koniec dnia, jakby ktoś zaczął z tobą rozmowę o trudnym temacie, a ty będziesz siedział, ale weź, ale weź. Rozumiesz? Bo jesteś przesiąknięty modlitwą poddania. W ten sposób. Czwarta rzecz. Księga Jozuego 1:9. Nie bój się, nie lękaj, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ustawiczne otwieranie najdrobniejszych lęków w umyśle i ogłaszanie nad nimi prawd Bożych. Nie wolno Ci chodzić w lęku w umyśle. Lęk to jest Twój wróg. Jakikolwiek lęk w umyśle, najdrobniejszy, jakikolwiek, najmniejszy, musi być wyeliminowany natychmiast poprzez konfrontację z Bożą prawdą. W jaki sposób? Poddajesz się opiece, poddajesz się Bożemu prowadzeniu, tak? I poddajesz się swojej tożsamości w Chrystusie. Pojawia się lęk. A więc jak reagujesz na ten lęk? Na ten lęk reagujesz tym, że jestem pod opieką. Czyli ja mam w sobie świadomość, ja jestem pod opieką. Słuchajcie, ja 24 godziny mam świadomość, że jestem pod opieką. Pod opieką. Tak? Czyli ja w sobie pielęgnuję świadomość, że jestem pod opieką. Pielęgnuję w sobie świadomość, że jestem prowadzony przez Boga. Przez cały czas. Przez cały czas. Ja w ogóle nie mam wątpliwości w tym. Tak? I po trzecie, ja jestem cały czas świadomy swojej tożsamości. Cały czas jestem świadomy tożsamości. Czyli ja muszę ustawicznie odpierać najdrobniejszy lęk w moim umyśle poprzez poddawanie mojego umysłu, tak? Myślą o opiece Bożej, o Bożym prowadzeniu, o mojej tożsamości. Przecież ludzie, to jest nieprawda, że chrześcijanie nie powinni myśleć o sobie. Właśnie ty powinieneś myśleć o sobie, ty dużo o sobie powinieneś myśleć, jako o nowym stworzeniu. Rozumiecie? Bo gdzieś tam religia nam to wykradła i powiedziała, że tak lepiej skupia się na innych ludziach. Ale ja się nie będę skupiał na innych ludziach, ja się będę skupiał na sobie, a potem ja będę w wyniku tego skupiać się na innych ludziach bez żadnego problemu. Tak. Ale ja do każdego stresora podejdę z głęboką świadomością Bożej opieki, Bożego prowadzenia i mojej tożsamości w Chrystusie. Idę podjąć nową pracę. No przecież, no kto tam idzie podjąć tą nową pracę? No kozak idzie, rozumiesz o co chodzi? Bezpieczny, proszę Ciebie, rozumiem, jak skarpetka w pralce. Rozumiesz o co chodzi? Idzie kozak podjąć pracę, jestem bezpieczny, jestem prowadzony przez Boga. Na pewno tam pójdziesz, weź nie pytaj, stary, ja wiem dokąd idę. W moim umyśle nie może być wątpliwości, czy to na pewno jest ta praca. No weź. Przychodzi do Ciebie ktoś, kto się lepiej pomógł, czy to jest ta praca. I tak się ludzie zachęcają do pracy. Ja do ludzi mówię, ty, znaleźć ci pracę? Ja ci znajdę pracę, to będzie ciebie pół godziny ból na pożyczce. Tak? Nie masz pracy? Ile ty nie masz pracy? Miesiąc nie mam pracy. No, 700 złotych się pizzę rozwozi na motorze. Wiesz, na motorek, bo ciebie nie potrzebujesz prawa jazdy, nic nie potrzebujesz. Piątka, dziewiątka, bo ciebie pizzę rozwożysz, 1700, a w międzyczasie na tym motorku jedzisz, modlisz się tymi językami i planujesz swoją przyszłość! A nie opowiadasz mi pierdoły, czy to praca od Boga, czy nie od Boga. Objawienia się pierze na motorku, rozwożąc pizzę, a dokładąc kostkę brukową. Okej? Okay? Wiesz, jaka piękna robota, ile objawień musisz odebrać, cały miesiąc chodnik poukładasz, rozumiesz? Od razu masz objawienie o nowej pracy. Następna rzecz, Filipian 4:6. Piąta rzecz, Filipian 4:6. Nie troszcie się o nic,
ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Ustawicznie odpierasz najdrobniejszy impuls troski o cokolwiek i o kogokolwiek. Nie wolno ci się troskać. Troska to twój wróg, kolega lęku. To jest dwóch meneli, którzy przychodzą do twojego życia, rozumiesz, żeby ci niszczyć głowę. Lęk i troska. Nie troskaj się o nic. Kiedy podchodzisz do sytuacji stresowej, ale jesteś w stanie, gdzie nie troskasz się o nic, tak? Wyprodukowałeś w sobie przestrzeń nietroskania się, ponieważ co robisz? Chodzisz i ogłaszasz Boże prawdy o zaopatrzeniu i wyposażeniu non-stop. Jestem zaopatrzony, jestem wyposażony, jestem najlepszą matką, jestem najlepszym ojcem. Jakże moje dzieci mogłyby po prostu nie mieć pożytku ze mnie? W ogóle w niczym nie zawiodę. Halleluja, a halleluja. Rozumiesz, ty chodzisz w tym, chodzisz w tym. Coś się dzieje z twoimi dziećmi? A ty okazujesz się nie troskasz. Nie ma poczucia winy, tak? Wiesz, że jesteś zaopatrzony, ty i dom twój. Przewaliłeś przez swoją głowę to wszystko. Ludzie mówią, ja się o wszystko nie będę troskał, ale o rodzinę to się, bo rodzina jest najważniejsza na świecie. Ja skąd ta herezja w ogóle? Podaj mi jeden przykład biblijny, że rodzina jest najważniejsza w ogóle. To jest, mówię, to jest bzdura, to jest humanizm. Jezus nie był rodzinny wcale taki. Ty. Ksiądz się nie ożenił na przykład, nie miał dzieci. Czujesz klimat? Matki swoje nie wpuścił i braci na spotkanie przebudzeniowe. Puść nas. Znamy głównego mówcę. Wiesz, o co chodzi. Oni przyszli do Jezusa, bo chcą tam wejść. Ja mówię, ale wejść, a kto to jest matka moja? Kto to jest matka? Takie pytanie Jezusa. Mówię, każdy mówi, kto mówi, słucha Boga, to jest moją matką, braćmi. Czujesz mnie? W ogóle nie zareagował. No nie zareagował, więc skąd pomysł rodzina? Rodzina jest jedną z opcji, o, przepraszam, okej? Okay? Jakaś opcja. W ogóle nie rób z tego bałwana. Nie troska się o nic. Męża, żonę, dzieci, o nic, o nic. Bo troska to twój wróg. Bo podejdziesz do sytuacji stresowej, tak? I pielęgnowanie troski spowoduje, tak? Że nie obronisz się przed wzrostem stresu. Nie obronisz się przed tym. Szósta rzecz. Treny 3:26. Kolega Jeremiasz. I po Jeremiaszu. Treny 3:26. Tak zwane lamentacje jeremieszowe. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Co to jest? Ludzie czytają tego Jeremiasza. Jeremiasz to był, zawsze to powtarzam, lamentujący prorok, najwięcej lamentował człowieku na całym życiu. Chodził, lamentował człowieku. To, co tu jest opisane, to się nazywa modlitwa relaksacyjna. Ja chcę, żebyście zrozumieli, jak to działa. Jeżeli ty nauczysz się być w cichości przed Bogiem, to ty będziesz miał potężny sukces w walce ze stresem. Rozumiesz? I chcę teraz, żebyś zrozumiał jedną rzecz. To, o czym mówię, będę mówił za chwilę, zostało ukradzione przez diabła. Diabeł to ukradł. I zrobił z tego psychologię i okultyzm. Ale ta rzecz była znana ludziom od tysięcy lat. Ludzie w cichości przebywali przed Bogiem. Wiesz, co to jest w cichości? To jest słowo w cichości. Tutaj to jest napisane. To nie to, że oni nic nie mówili. To nie chodziło o to, że oni nic nie mówili. Oni wchodzili w Bożą obecność i oczyszczali swoje umysły. Oni medytowali. To była modlitwa relaksacyjna. To nie była modlitwa wstawiennicza. To nie była modlitwa wiary.
To nie była modlitwa uwielbienia, rozumiecie? To nie była modlitwa poddania. Jest wiele form modlitwy. I jedną z nich jest modlitwa relaksacyjna, jak ja to roboczo nazywam na tą potrzebę. To jest ciche przebywanie z Bogiem. To jest oczyszczanie swojego umysłu obecności Bożego Ducha. I tego trzeba się nauczyć. Bo jak ja o tym mówię, to wszyscy tak, nie ma problemu, ale ja wiem, że jest problem. Wiecie, ja dużo z wieloma ludźmi rozmawiam na pułapie duszpasterskim i ja z ludźmi mówię, co ty tam myślisz, jak ty się modlisz? Jak ludzie mi mówią, co oni myślą, jak oni się modlą, to mnie pejsy rosną. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego zadaję takie pytanie? Bo ja sobie zdaję sprawę, jak ja się tego uczyłem, jak ja się uczyłem, jak w cichości przebywać przed Bogiem. I uważam, dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy dla mnie była. Jedna z najtrudniejszych rzeczy. Bo teraz sobie weź swoją głowę i weź sobie, przeanalizuj swoją modlitwę z Bogiem, tak? Zobacz, jak to w ogóle działa. Mówić do Boga, to ty możesz godzinę, śpiewać Mu i tak dalej, no nie? Ale odbierać od Boga w cichości, spokojem wewnętrznym, o przepraszam, zaczyna się sajgą, twoje usta się zamykają, ok? A w twojej głowie uruchamia się maszynownia. Znacie to? Maszynownie w głowie. Ty przebywasz z Panem. Już układasz plany. A zaraz mówię o układaniu planów. A tu ja tutaj o tym mówię, ale ja cię nie prosiłem, żebyś o tym mówił. A to ja taką świętą rzecz sobie wyobrażam. Chciałem coś sobie wyobrazić. Przeczytaj to jeszcze raz. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. To słowo w milczeniu oznacza w zupełnej stagnacji umysłu. No wiesz? W zupełnym bezruchu wewnętrznym. To nie oznacza przestać mówić, uwielbiać czy coś tam, absolutnie. I musimy uczyć się w jaki sposób trenować. Chcę, żebyś znalazł sobie 20 minut dziennie. Jeżeli posłuchasz teraz uważnie tego, co będę mówił, to będziesz miał, to będziesz zestresowany. 20 minut dziennie. Znajdź sobie miejsce, które jest ciche. Okej? W ogóle jest możliwość znalezienia cichego miejsca. Tak? Ja siedziałem w więzieniu i znajdowałem sobie ciche miejsce. Wiesz, jak to robiłem? Już wyjaśnię. Kiedy był żółty ser na kolację albo na śniadanie, z tego sera zdejmowałem zewnętrzną oprawę. Nazywało to się steryna, parafina, różne. Gniotłem to. I robiłem z tego takie duże stopery. Wbijałem to sobie w uszy i zacierałem. Nie słyszałem nic. Okej? Mogli robić, co chcieli. Odwracałem się twarzą do ściany, tak? I miałem swoją komorę. I guzik mi obchodziło, co tam się wyrabiało. Na celi ćpali, omacytowali się człowiek, oglądali filmy pornograficzne, a ja miałem komorę. I dzisiaj mi nikt nie powie, jak ja dzisiaj mówię do ludzi, mi dzisiaj nikt nie powie, że ma problem ze znalezieniem cichego miejsca. Mówię, weź, przestań, człowieku, nie mów mi takich rzeczy. Znajdź sobie ciche miejsce. Tak? Ciche miejsce. Jeżeli chcesz, możesz tam słuchać muzyki, ale nie każdej. Tylko takiej muzyki, która będzie w stanie, tak? Nie pobudzać twojego umysłu. Dlatego jak dzisiaj jestem tutaj, posłuchałem, jak grał Przemek, jazz na przykład. Jedna z takich muzyk. Jazz cię uspokaja. Tak samo jak muzyka poważna. Tylko patrzcie, czy jest zdemonizowany gość, tego nie napisał. Rozumiesz? To się słyszy. Ja to słyszę. Albo folk dobry. To niekoniecznie musi być uwielbienie. Ludzie myślą, że jak puszczą uwielbienie, to uwielbienie uspokaja. Uwielbienie ciebie nie uspokoi. Uwielbienie cię zastymuluje. Ono pobudzi twojego ducha. A my nie mówimy teraz o pobudzeniu ducha. My mówimy o uspokojeniu umysłu. Zrozum. To jest inna dziedzina. Uwielbienie ciebie, tak?
puścisz sobie jakieś tam uwielbienie. Inaczej jak jest w kościele uwielbienie, bo to uwielbienie, ono płynie w stosunku odpowiednim do sytuacji, która jest. Ono się jakby łączy, tak? Ludzie są połączeni w tym. To, co my tutaj robimy, to jest pewne połączenie. To nie jest tak, że sobie puścisz, pójdę za uwielbienie. Ja tam sobie słucham uwielbienia, nie? I to ma mi pomóc. To mi nie pomoże. To nie pomaga. A więc w ciszy lub w jakiejś relaksacyjnej muzyce, dla Ciebie odpowiedniej, usiądź sobie wygodnie, bądź w miejscu, w którym nie będziesz się spinał, rozluźnij się, naucz się rozluźniać. Ludzie też sami są tak spięci, rozumiesz? Że to jest w ogóle, że tacy są tak spięci, że ja podchodzę do ludzi, dotykam tych ludzi, mówię, o Boże, człowieku. Derek Prince, jak miał 60 lat, to z niego duch sztywności wyszedł, stał na nabożeństwie, w ogóle w wieku 60 lat dopiero z niego demon wyszedł. Duch sztywności mówi, Boże, co to ze mnie wyszło? A Bóg to mi powiedział, duch sztywności z Ciebie wyszło. Derek do 60 lat to w ogóle nigdy nie zatańczył na uwielbienie. On stał. To był spięty człowiek na pewno. Teraz to zrób. Musisz skupić się na Bogu. Ale jak na Bogu? Na Bogu jako obrońcy, zaopatrzycielu, lekarzu, przyjacielu i ojcu. To jest 5 elementów, na których masz się skupić. Na niczym więcej. Na niczym więcej. Obrońca, zaopatrzyciel, lekarz, przyjaciel, ojciec. Tylko rozważanie tych elementów Boga, tak? Będzie uspokajało twój ruch. Ponieważ każdy z tych elementów Boga nie będzie cię stymulował do działania. Żaden. Żaden. Obrońca, zaopatrzyciel, lekarz, przyjaciel, ojciec. Rozumiecie? Tylko na tym się skupiamy. Możesz zacząć wyznawać te prawdy. Siedząc sobie spokojnie, rozluźniwszy się, możesz zacząć wyznawać te prawdy. Staraj się nawet rąk ze sobą nie łączyć, bo zaczniesz dłubać pazurkiem. W ogóle zobacz, jak to może być trudne dla ciebie. Połóż łapki z boku. Nóżki osobno. Rozumiesz? Zrób to, zobaczysz. To dopiero zobaczysz, jak to działa. Dopiero zobaczysz różne rzeczy w sobie. Zobaczysz, jak wygląda twój układ nerwowy. Że 20 minut rozważania takich rzeczy to jest w ogóle totalny bezruch dla umysłu. Totalny bezruch, rozumiesz? To może powodować w ogóle. To może 3 godziny ciągle na początku, ale to określi twój stan. Zobaczysz poziom stresu w sobie. Chcę coś zrobić, coś pomyślę. Pomyślę teraz coś takiego, co ja zrobię teraz na grupie. Stój. Nie rozmawiamy o Bogu nauczycielu. Nie rozmawiamy o Bogu pasterzu. Rozumiesz? Nie rozmawiamy o takim, nie myślimy o takim Bogu. To jest tata, do którego się przytulasz w czasie, kiedy jesz śniadanie. Masz jeszcze nieumyte zęby, rozumiesz? Pewnie go pobrudzisz, troszkę jedzenia ci zostało na twarzy, się do niego przytula, pewnie przyszły, rozumiesz, jesteś tam. To jest ten stan! Teraz zobaczysz, to jest swoim układem nerwowym. Możesz zacząć teraz przemawiać do stresu. Mówisz do Niego teraz w imieniu Jezusa. Wszelki kortyzol w komórkach masz odejść. Każdy stres usuń się od Niego. Najdrobniejsza forma stresu opuszczasz teraz każdą część mojego ciała. Rób każ, żeby się usuwał od góry do dołu. Najwięcej go się zbiera na górze, najmniej na dole. Mówisz do Niego, opuszczasz teraz moją głowę. Opuszczasz teraz moją szyję, opuszczasz moje plecy, opuszczasz moje ramiona w imieniu Jezusa. Opuszczasz. Co wiesz? Główny cel jest taki, aby twoja wolność zamanifestowała się. Twoja wolność. W twoim głowie jest tylko Bóg obrońca, zaopatrzyciel, lekarz, przyjaciel i ojciec. Tylko. Rozumiesz? Niektórzy z was mogą usnąć. To usiń. To jak dzisiaj. Niech on pracuje. Niech
On pracuje. Teraz posłuchaj dalej. Jest kilka elementów w ciele człowieka. Kiedy już wszedłeś w fazę długofalowego chodzenia w stresie, tak? Kortyzol zbiera się w kilku miejscach w ciele człowieka i to są miejsca, w których możesz pomóc sobie poprzez to, w sposób fizyczny nie rozbijesz. To tak jak się ćwiczy, dlatego o tym mówię, tak? Rozbija się toksyny w organizmie. Tak samo są miejsca, w których zbiera się stres. To jest fizjologiczne. Fizjologiczne. I stres zbiera się na czubku głowy, zbiera się nad brwiami, zbiera się pod nosem, zbiera się pod obojczykami i zbiera się pod piersiami. Zbiera się też na samych końcach naszych palców. I kiedy kilkakrotnie uderzysz się, to go rozbijesz. Tak to działa. To jest medycyna. A chrześcijanie próbują, tak? Zastąpić to wyrzucanie demonów. Wyrzucanie demonów to jest inne zjawisko. Nie wyrzucisz demona stresu, bo go nie ma. Bo to jest fikcja literacka. Ja już widziałem, jak się wypędza demony stresu. Ludzie krzyczą, ryczą i tak robią ciągle. Stres mi wychodzi. No stres... Stres nie wychodzi w taki sposób. Bo stres to nie jest duch. Stres, jego można porównać do tego, jak jest woda w butelce i długo stoi, już zgniła. Rozumiesz? Już jest substancja toksyczna. Coś, co ciebie miało chronić, teraz ciebie truje. A więc takie modlitwy relaksacyjne wprowadź do swojego życia każdego dnia. 20 minut dziennie na taki relaks to nie jest żaden problem dla najbardziej zapracowanego człowieka na świecie. Można to robić rano, można robić wieczorem. Ludzie się tego nauczyli robić wszędzie. Rozumiecie? Mądrzy kaznodzieje nauczyli ludzi tego w swoich kościołach, nawet w autobusach, gdzie się odstresowują, jadąc do pracy. Rozumiesz? Jedzie 20 minut metrem, on się odstresuje w metrze. On się potrafi tak wyłączyć. Ty wiesz, jak to potem wpływa na twój stały stan modlitwy? Ja dzisiaj, ludzie, jestem w stanie mieć komorę w każdym miejscu. W każdym miejscu. W ogóle nie ruszam. Ktoś mówią, o, ale tak wzrostłeś duchowo. Ja mówię, człowieku, ty nie rozumiesz, jak wygląda mój wzrost duchowy. Mój wzrost duchowy to jest złożone zjawisko. Złożone zjawisko. Siódma rzecz. Przypowieści Salomona 11:17. Przypowieści Salomona 11:17. Mąż dobry samemu sobie czyni dobrze, lecz mąż okrutny kaleczy własne ciało. Mąż dobry samemu sobie czyni dobrze, lecz mąż okrutny kaleczy własne ciało. Co to znaczy sobie dobrze czynić? Jeżeli chodzi o tą sytuację, o której rozmawiamy, jeżeli chodzi o eliminację stresu. Po pierwsze, to są ćwiczenia fizyczne. Ćwiczenia fizyczne świetnie pomagają w tym, aby nie gromadzić kortyzolu w naszych tkankach. Ludziom się nie chce tego robić. Ale 20 minut dziennie do prowadzenia swojego serca, do bicia między 120 a 180 razy na minutę, doprowadzi do tego, że wydzielają się endorfiny, które niszczą poziom kortyzolu w komórkach. Czyli ja ćwicząc i doprowadzając swoje serce do 150-160 uderzeń na minutę, skacząc sobie w miejscu, rozumiecie, i modląc się w innych językach, ok? Ja powoduję, że endorfiny zaczynają być produkowane i one wyciskają kortyzol z komórek. No ludzie, przecież to jest prosta konstrukcja gwoździa. Pytajcie moje żony, czasami jest godzina 5 rano, ja sobie stoję, biorę dwa hangle, rozumiesz, o co chodzi? Bo ja tak żyję, ja w ogóle to, co wam mówię, to ja tak żyję, okej? Okay? To jest moje życie. To jest moje życie. I ja wiem, że to działa. Ja mam na to dowody, świadectwo. 20 minut dziennie, ludzie mówią, ja nie mam czasu. Masz czas.
Zamiast wsiąść do samochodu i pojechać gdzieś, to pobiegnij tam! Pobiegnij tam! Nie mów do mnie, że nie masz czasu! Pobiegnij tam! Pobiegnij! 10 minut w jedną stronę, zrób zakupy, 10 minut w drugą stronę! Dlaczego nie chcesz pobiec? Czemu masz taką zajawkę, że musisz wsiąść w samochód? Zrób to! Ja swój trening rozpisuję, słuchajcie, na służby, z nas się śmieją, mają oddzielną walizkę, hankle może w tej walizce. Razem gdzieś u kogoś jesteśmy, ja mówię, weź tą większą, jak chcesz mi pomóc, tej małej nie bierz. Nie, wezmę... Nie weźmiesz mniejszy, mówię, ja wezmę mniejszą, bo ja tam włożę hankle, żelastwo tam włożę. Jeżeli jadę gdzieś, rozumiesz, gdzieś i mam możliwość wykorzystania czasu, to go wykorzystuję, ćwiczę wszędzie. Nauczyłem się tego. Kupiłem sobie w Biedronce takie uchwyty do pompek, człowieku plastikowy, ładuję je w walizkę, jadę, ćwiczę w hotelach, robię różne rzeczy. Rozumiesz? Po prostu. Nie mówię, żeby ktoś po mnie gdzieś podjechał, tylko biegnę skądś na przykład. Tak? Nauczyłem się tego. Zaznaczam słowo nauczyłem się. Endorfiny niwelują nadwyżki kortyzolu. Żadna tu filozofia do tego nie jest potrzebna. Rozumiesz? Zamiast, proszę Ciebie, nadwyrężać swój czas i swoją wiarę, tak? Krzyczeniem do swojego organizmu: regeneruj się w imieniu Jezusa, regeneruj się, regeneruj się, regeneruj się. Regenerując się. Tak się zregenerował. Człowiek wiary. Zregenerowany człowiek. Następna rzecz to jest sen. Musimy normalnie spać. Jeżeli nie możesz spać normalnie, tak? Śpij przez cuda. Stosuj Twoją wiarę do snu przez cuda. Jeżeli możesz spać 3 godziny, tak? To przez cud ustanów, że będzie to znaczyło tyle, że jak śpisz 8 godzin. Rób te rzeczy. Do jakiegoś momentu też, jeżeli dojdziesz i zobaczysz, że musisz odespać, odeśpij, zrób sobie wolny. Nie bój się zrobić sobie wolny, żeby iść spać. Eliasz, potężny prorok, dostał depresji, dlatego że nie spał. Co Bóg do niego powiedział? Wysłał go na pustynię, mówi, tam człowieku kruki mu przynosiły, proszę Ciebie, białko, tak? Rozumiesz? Zauważyłeś, że mu tam nie przynosiły chlebka? Nie przynosiły mu węglowodanków, tak? Białko mu przynosiły. Facet miał zaniżony poziom białka i miał za mało snu. Kruki mu przynosiły, proszę Ciebie, mięso i Bóg mówi, prześpi się, Eliasz. On usiadł, człowieku, poleciał, usiadł, dopiero taki cud był, że konia przegonił. Rozumiesz, o co chodzi? Bo tam Achab jedzie, ja to zbadałem, koń biegł mniej więcej około 60 km na godzinę, tak? Eliasz w mocy Ducha Świętego przegonił tego konia, tak? A potem on poleciał na pustynię i mówi, umrę, umrę, i zabieram mnie na pustynię. Rozumiesz, on w takiej mocy chodzący człowiek depresji dostał, bo nie spał, bo mówi, Eliasz, ty się prześpij. Ty weź sobie, najedz się i się prześpij. Sen! Jeżeli źle sypiasz, tak? Jeżeli olewasz sen, tak? Myśląc, że przez cały czas będziesz na takich obrotach, to się mylisz. Twoje ciało przestanie ci służyć należycie. Śpi. A jeżeli nie możesz i już widzisz, że cuda to już nie jest to, co na miejscu, co ma działać w tym momencie, to też odsypiaj. Następna rzecz to jest dieta. Po pierwsze, to są takie proste rzeczy. Pij dużo wody. Ludzie, pijcie wodę w ogóle. Wodę pijcie, nie po to, żeby się napić trochę. Ludzie piją trochę wody. Myślą, że się wody trochę pije. Napije się trochę wody. Wody się nie pije trochę, wodę się pije litrami. Pij i sikaj. Wiesz, o co chodzi? Nie bój się pić i sikać. Pij, sikaj, pij, sikaj, pij, sikaj. Bo tak organizm twój tego potrzebuje, rozumiesz? Normalna woda. Zwykła woda, nie gazowana. Będziesz puszczał pompki po gazowanie. Następnie, jedz obfite śniadania. Śniadania, musisz jeść śniadania. Ludzie, mówię do was, to nie jecie śniadania. Pokutujcie z niejedzenia śniadań. Nie je się śniadania, jak się pości. Jak nie pościsz, to masz jeść śniadanie. To jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. To jest grzech, nie jest śniadań. Taki sam grzech, jak cudzołóstwo, przeteczeństwo i morderstwo. Niczym się nie różni ten grzech. Bo tutaj jest napisane, mąż dobry samemu sobie czyni dobrze, a kretyn samemu sobie czyni źle. A nie jedzenie śniadań, tak? To jest zabójstwo. To jest strzał w kolano. Rozumiesz? Strzał w kolano. Ja o 3 rano mogę przecież wstać, a jem śniadanie. Człowiek,
Mogę o 3 rano wstać, bo ja wyjeżdżam teraz, już śniadanie, już piw te człowieku robię. Sara o której by nie wstała, to ona ma śniadanie. I ona nie ma śniadania pod tytułem, że ja tam dam kromkę chleba. Wiesz, o co chodzi? Dzisiaj człowieku o 6 wsunęła tatara. Proszę ciebie. Wiesz, o czym mówię. O. To 6 rano, które ciebie zaprawiła, wiesz, i ona może chodzić na tym paliwku, tak? Nie bagatelizuj tych rzeczy. Mąż dobry samemu sobie czyni dobrze. Kochaj bliźniego swego jak? Tylko tak będziesz kochał drugiego, jak kochasz siebie. I posłuchaj, będziesz tak zaniedbywał innego, jak zaniedbujesz siebie. I będziesz tak nie dbał o drugiego, jak nie dbasz o siebie. I nikt mi nie wmówi, że ktoś, kto nie dba o siebie, dba o innego człowieka. Kłamstwo. Kłamstwo. Bo jak ty nie jesz śniadań, to będziesz olewał to, czy ktoś inny je śniadania. I będziesz pozwalał mu na to, rozumiesz, żeby on siebie niszczył. Rozumiecie, co ja mówię? Tak to działa. Jeżeli jesz śniadania prawidłowo, tak? To będziesz eliminował kortyzol ze swoich tkanek. Stres nie będzie cię dopadał w takiej sile. To jest niesamowite. A takie proste. Jedz małe posiłki co 3 godziny. Nie nażryj się. Będziesz to się nażreć od razu. Ja ten cały dzień teraz jem. Wiecie, oglądałem taki program o kufiecie. Ona przytyła człowieku ileś tam kilo w ciągu paru miesięcy. Przytyła kilkanaście kilo. A przecież ja raz dziennie jem. A ten dietetyk ją wziął, ale jak jesz, powiedz mi. No wracam z pracy i jem. Ty, ona wraca z pracy. I ona o 19. To cały dzień nie jadła, bo ona dbała o siebie, a wieczorem przyszła, nażarła się, czyli ona się zdziwiła, że ona kilkanaście kilo przytyła. Ty. Wydawało się, że nie ma problemu, wracam z pracy, coś zjem. Człowiek, od 18 jest metabolizm zwolniony. Przepraszam. Jak ty zasuwasz na siłownię, to ty możesz w ogóle, czy ty jesteś sportowcem wieczorem, to ty możesz jeść wieczorem, wiesz, że to tak będzie. Co działa mocno na komórki, jeżeli chodzi o podwyższenie kortyzolu? To są wszelkiego rodzaju rzeczy wysokokofeinowe. Absolutnie jestem o tym przekonany. Po sobie, nie po nikim innym. Jak zastąpiłem kawę, herbatę mocną, różnego rodzaju energetyki, tak? Siłkami, tak? Mój organizm funkcjonuje zupełnie inaczej. Pokazuję wam małe cegiełki zjawiska. Oczywiście wszystko możesz w tym, który się uważa w Chrystusie. Ostatnio, że to jest relaks. Z tej dziedziny. Przez 30 minut dziennie rób co lubisz. Proszę cię, nie bój się tego. Lubisz coś? To zacznij to robić przez 30 minut dziennie. To ci się nic nie stanie. Jeden lubi czytać Biblię. Jak czytasz Biblię z obowiązku, to uwolnienie. Ale jeden lubi czytać Biblię. Bardzo dobrze. Drugi lubi lepić z gliny. Polep sobie trochę z gliny. Szczególnie w sytuacjach, w których wychodzisz z systemu stresu, tak? Lubisz Discovery obejrzeć? Obejrzyj Discovery. Nie bój się, że twoja duchowość spadnie. Chcesz coś ugotować? Ugotuj. Lubisz zbić karmik? Zbij karmik. Rozumiesz? Może lubisz coś wyszyć? Zrobić zająca z filcu? Zrób zająca z filcu. Lepiej, żebyś zrobił zająca z filcu, rozumiesz, niż masz się drzeć na żonę czy dzieci. Zrobisz zająca z filcu, okazało się, proszę ciebie, kortyzol spadł. Słowo honoru, robienie tego, co się lubi przez 30 minut dziennie, powoduje, że ci się wyrównuje poziom kortyzolu w komórkach. To, co lubisz. A pamiętaj, że twoje upodobania włoży w ciebie Bóg. I nie mówię o patologiach, które diabeł przerobił. Ale mówię o twoich upodobaniach. Kup sobie kąpiel z lawendą i melizmą. Kup sobie lawendę i melizmę, to są groszowe rzeczy. Zamiast szybkiego prysznica, poleż w tej wannie raz na parę dni. Zrób to. Wystarczy 15 minut, jak tam w tej wannie poleżysz. Wrzucisz sobie trochę melisy, które ciebie poleż w tej wannie. Rozumiesz? Jeżeli masz wannę, jeżeli nie, rób tak jak Norbert.
Jak jest u kogoś, kto ma wannę, pyta się, mogę się wykąpać. To prawda. Uprowadzę. Pójdziesz do kogoś w goście, że ciebie zapytaj, gdzie się zadałem, już matką godzinę wcześniej. To jest z kolei, jak to ale się pytają, pozwolą ci, no zaś się tam nie pozwolą. Człowiek, no. Czuję się, jakby się nie dało, znacie to wszystko, nie? No. No to bym chciał poleżeć, mam swoją lawetę. Człowiek dobry dba o siebie. Człowiek dobry dba o siebie. Ma swój mięśnie i rozciągaj takie. Nie bój się ustać przez 30 sekund. Rozumiesz? Nie bój się tych rzeczy. Nie bój się. Rozumiesz? Nasze mięśnie tego potrzebują. Nie musisz lecieć na masaże jakieś. Sam sobie zrób masaż. Usiądź sobie. Jak będziesz tego zająca szył jedną ręką, proszę ciebie, to drugą się połykce nogą. Połącz te rzeczy. To naprawdę nie są żadne wymagające czasu rzeczy. Trzeba po prostu zrozumieć, że Bóg nas stworzył z ducha, duszy i ciała. I kiedy my zaniedbamy pewne elementy, to szlak traci nasze życie duchowe. Będziesz mówił innymi językami, proszę ciebie, będziesz się wykańczał. Ostatnie dwie rzeczy. List Jakuba 5,16. List Jakuba 5,16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Miej przyjaciół, którym na bieżąco będziesz mówił, co cię gryzie. Nie zostawaj w swojej zgryzocie. Nie zostawaj w systemie stresu. Powiedz o tym komuś. Wiesz, ile to daje powiedzenie o tym komuś? Rozumiesz? Charyzmaniatycy będą ci mówili, nie wspominamy rzeczy dawnych, nie powiem, jak się czujesz, fajnie, jakie fajne. Nic fajnie jest u ciebie. Nic. Jesteś spięty jak agrafka. Rozumiesz? I załamany jesteś. Jesteś zestresowanym chrześcijaninem, charyzmatykiem, który wszystko wie pro ciebie i chodzi tak. Co tam u ciebie? Wierzę. Prawda, wierzę. Weź, wy człowieku, się spajtasz. Zrozum, to nie jest to. To jest religia. Charyzmaniacka religia. Która pokrzepała kupę ludzi. I mówią, demona masz. No pewno, że ma. Jak ma nie mieć demonów, jak mu tłumaczy, żeby tak żył? To tak on wygląda, człowieku. Wszystko mnie dobrze. Mówię, jest dobrze. Nie u ciebie. Jest subtelna różnica między moim życiem a twoim. Subtelna różnica. Postaw mnie przy sobie i zobacz, jak to wygląda. On jest dobrze. Dobrze jest u mnie. U ciebie nie jest dobrze. Powiedz o tym. Idź do przyjaciela, nie przyjaciół. Dlaczego my tu w tym kościele na relacje stawiamy? Na relacje. W ogóle nie można żyć bez relacji. Uruchamiamy grupy, robimy te rzeczy, kontaktują się ludzie ze sobą, żyją. Rozumiesz dlaczego? Bo trzeba mieć przyjaciół na tym świecie. Rozumiesz? Zobacz, tam jest wszędzie podłość. Podłość. Gdzie masz mieć przyjaciół? W kościele. Ty nie masz mieć braci czy sióstr. Jakich braci czy sióstr? Co to w ogóle za historia? Bracie. No weź. Rozumiesz? Jaki bracie? Co to w ogóle jest za zwrot? Ja nie wiem, co to za. Ten zwrot, to jest zwrot, proszę ciebie, który ma za zadanie utrzymać dystans między tobą a drugim człowiekiem bieżącym. To jest z góry zaplanowane, to jest jakaś teoria. Człowiek, ja mam teorię spisku teraz właśnie, że mówię. Zaplanowali jacyś, proszę ciebie, chyba to wolnomularze zaplanowali, żeby mówić do siebie, czyli masoneria. Człowieku, żeby mówić bracie, siostro, to jest dystans taki. Bracie? Tak, bracie? Kurtuazja. Nie, mieli przyjaciół, przyjaciele, niech wiedzą, o tym, co cię gryzie. Nie skrywaj kozaka przed przyjaciółmi. Okej? Okay? Nie skrywaj kozaka przed przyjaciółmi. Nie skrywaj kozaka.
bo tu nikt nie jest kozak, bo tylko Jezus jest kozak. Rozumiesz, o co chodzi? Tu trzeba mieć przyjaciół. Trzeba mieć przyjaciół. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Co znaczy grzechy? Błędy! Wyznawajcie wasze błędy jedni drugim. Harmateia, to greckie słowo. Błędy! Wyznawajcie wasze błędy! To jest błąd, że ja chodzę zestresowany na przykład. Potworny błąd, słuchaj, chcę ci o tym powiedzieć. Jaki jestem, zobacz, jak ja w ogóle chodzę. Taki chodzę elektrycznie, człowieku, w ogóle zobacz. Taki jestem, że wszystko mnie przerasta, nie wiem w ogóle o co chodzi, niby wiem, ale nie wiem. I co? Módlcie się o siebie nawzajem. To choć ja ci pomogę, bo będę z tobą, tak? Pomodlimy się, zrobimy coś, co w ogóle wiesz. Jedni drugich brzemiona noście. Ludzie przychodzą do kościoła, myślą, że moc na nich zadziała później. Połóż na mnie rękę, połóż na Cię rękę, nogę, to też na Cię położę. Chodzi o to, że to jest chwilóweczka, okej? Okay? Na kredyt się nie żyje, to kredycik z nieba jest, moc wewnętrzna to kredycik z nieba. Trzeba wybudować wewnętrznego, niezestresowanego człowieka. I ostatnia rzecz, 2 Koryntian 6. A przepraszam, przedostatnia, 6,17. 2 Koryntian 6,17. 6,17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Wyjdźcie spośród nich. Jeżeli to jest tylko możliwe, unikaj ludzi i środowisk stresujących się. Ty się nie ładuj pod samochód. Ja się kiedyś pomodliłem do Boga i powiedziałem: Panie, spraw, aby pewnych braci i siostry spotkał dopiero w niebie. Tak mi to pomóż Bóg. Ja się tego trzymam, człowieku, jako modlitwy. Okej? Okay? I stałą modlitwą jest, że ogłaszam, że ludzie przewrotni i źli trzymają się z dala ode mnie w imieniu Jezusa. Rozumiesz, o czym mówię? Ja unikam stresujących mnie sytuacji. Ja się nie ładuję, proszę Ciebie, wszędzie i nie mówię: słuchajcie, tutaj wiecie, kupcie w ogóle mnie i tutaj jakoś ze sobą pobądźmy. Nie, bo ja się nie chcę stresować, ja jestem do pokoju powołany. Rozumiecie? Stres nade mną nie panuje. A więc ja unikam, odchodzę. Odchodzę. Nie ma potrzeby takiej. Kiedyś Sara, jak poszła do przedszkola, to był tam taki człowiek, wiedział go oczywiście, ten, co człowiek bił się. Krys, o, krys, krys wszystkim. I pytaliśmy Sary, jak sobie radzi z owym człowiekiem, nie? I Sara znalazła sposób od początku. Przyglądała się temu człowiekowi. Ten, że człowiek się przesuwał tam, Sara szła w przeciwległą stronę Sary. Ona wiedziała, że on gryzie. Jeden kolega, który gryzie. Więc ona zawsze była na całą odległość sali w ogóle, nie wiem co. Więc ona na spokojnie sobie przystąpiła. Unikała w ogóle kontaktu z nim. Ona okazuje się, że ona nie miała kontaktu z nim. Że nie umie z nim. Unikajmy stresujących sytuacji, jeżeli to jest tylko możliwe. Pewnych nie unikniemy. Ja nie mówię, żebyśmy unikali, że absolutnie. Z pewnymi się zmierzymy i to pokonamy, ok? Pokonamy wszystko, z czym się zmierzymy. Ale to, z czym się nie musimy mierzyć, nie mierzmy się. To jest bardzo ważne. Z pewnymi ludźmi nie miejmy w ogóle kontaktu. Nie eksperymentujmy ze stresorami. Po co nam to? Rozumiem. Co idziesz zrobić? Idę poeksperymentować. Właśnie tak trzymam w tym kotle. Posiedzę się w nim. Wyjdźcie spośród nich, mówi Pan. I co? I nieczystego? Nie dotykajcie. Jak ktoś stresuje, adie, ja żegnam się o zieble i odchodzę. Rozumiesz, co chodzi? Bo do pokoju powołał mnie Pan. No przepraszam. Że ja nie jestem debilem, człowieku, że ja będę siedział wokół ludzi i będę ich przekonywał, że białe to białe, a czarne to czarne. No przestań. A po co mi to? Czy to krawat puszczu z tego nie ma? Weź. Nie to... I druga rzecz, nie nakręcaj się w myślach i wracaj swoje myśli na przeciwne stresowe akcje. Nie nakręcaj się. Widzicie, ludzie są mistrzami też w nakręcaniu się. Nakręcają się. Takie coś, te nakręcą, tak? Ja pamiętam, jak siedziałem w więzieniu, mężczyźni, którzy tam byli, oni mieli swoje kobiety, żony, czy tam nie żony. Człowieku, jak oni się nakręcali, że te żony ich zdradzają tam. Wszystkie. To ku, taka, nie taka, nie taka. Dobrze, mówię. Czyli mówię, masz jakieś podstawy minimalne do stwierdzenia, że ona cię...
Ona mówi, wiesz, ponad... Ale to w ogóle do tej pory to dobra była? No dobra. Co zdradzać? Ja wiesz, jak nakręcony jesteś. Jesteś nakręcony. Siedzisz w odizolowaniu, rozumiesz, o co chodzi? Masz nawaloną głowę, tak? Rzeczami, które sam wymyśliłeś, nakręcasz się. Sam sobie wymyśliłeś tę sytuację. Sam. Nie nakręcajmy się. Ja, kiedy przychodzi jakaś sytuacja stresowa, ja nie myślę o niej. Nie rozważam tej sytuacji. Ja w ogóle idę sobie w drugą stronę, nie, bo myślenie o niej będzie się nakręcać. I ostatnia rzecz, Dzieje Apostolskie 2.21. Tam jest napisane, że nad każdym, kto wezwie imienia Pańskiego, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. W sytuacji krytycznej głośno wzywaj imienia Jezusa. Coś ci powiem. I proszę cię, jeżeli zdarzyłoby się, żebyś był w takiej sytuacji, że bezpośredni atak stresu zacząłby cię przerastać, tak? Zacznij wzywać imienia Jezusa. Jezus! To działa. To działa. Ja wiem, że to działa. Ludzie sobie myślą, że to inaczej wygląda, ale to tak wygląda. Ja mówię, Jezus, ale to nie działa. Jezus! To działa. Od razu rzeczy są rozbite wokół ciebie. Ja miałem kilka przypadków w swoim życiu, że nawet będąc w środkach lokomocji, będąc atakowany przez diabła, tak? Podnosiłem tak głos, tak? Że wszystko wokół w ogóle... A to jest na ciekawe, że w ogóle ciebie nikt nie zapytał o nic. Jedziesz tym autobusem, jedziesz atakowany przez system stresorów. Jezus! Cisza. Ja się pytam, co ty możesz stracić. Przecież nie masz ego. Znacie prawidłową doktrynę? Że już nie ego, ale żyje w Chrystus. Galacjan 2.19.20. Nie masz ego. A więc to, o czym myślisz, że możesz stracić, to jest twoje wyobrażenie o twoim ego. Okej? Okay? Stresor nie wytrzyma imienia Jezus. I to jest ostatnia deska ratunku wielokrotnie, jak musimy się odseparować od czegoś. Rozumiesz? Bardzo często tak jest. Często jest tak z kontaktem z drugim człowiekiem. Jest napisane, Jezus wielkim głosem modlił się do Boga. O jakże ja bym chciał, żeby ludzie zrozumieli te rzeczy. Jak ja bym chciał, żeby ludzie zrozumieli, żeby przestali się bać, używać odpowiednio swojego głosu. Ludzie drą się jedni na drugich. A głos nasz służy do trzech celów. Żeby wezwać imienia Jezus. Żeby uderzyć w diabła, żeby kogoś ostrzec, kto jest daleko i cię nie słyszy. Tylko to takich, z tego powodu, że ciebie podnosi się głos. I we wezwaniu imienia Jezus niesie się cały system uwielbienia Boga. Myślcie o tych rzeczach. Przyjaciele, ja wam chcę to zostawić, bo wiecie, o co chodzi? To są banalnie proste rzeczy, aczkolwiek my spychamy je na margines życia. Uważamy, że to nie, to duchowo załatwimy. Tylko ja takich chrześcijan, co mówię, że duchowo załatwią, okej? Okay? To ja widziałem, że są sami załatwieni. Oni są tak załatwieni, że oni mówią, że się chwalę. Po prostu. Ja chciałbym się pomodlić teraz o was. Przemek, może tutaj do tego pleminka powiedz. Chciałbym, żebyś coś tam zaplukał. Chciałbym, żebyśmy się pomówili, tak jak siedzimy, siedźmy po prostu. Chciałbym, żebyś się skupił na twoim wewnętrznym człowieku. Żebyś skupił się na twoim odrodzonym duchu i na Bogu, który jest. I chciałbym, żebyś teraz wystąpił przeciwko każdej formule, która atakuje cię na pułapie stresu. Chciałbym, żebyś wystąpił przeciwko stresowi, żebyś to po prostu odrzucił od siebie. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka teraz. Ja modlę się, Ojcze, ja nie zgadzam się na to, żeby Boże ludzie w Kościele byli zestresowani. Ja nie zgadzam się na to, Boże. Ojcze, ja znam uwagę sytuacji, ja rozumiem to zagadnienie. Ja teraz modlę się, Ojcze, przeciwko każdemu atakowi stresu na ludzi w Kościele. Ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam każdy stres. Ja zabraniam w tej chwili, aby komórki stresowe podnosiły się powyżej poziomu, który przeznaczył Bóg. W imieniu Jezusa ja nakazuję, aby kortyzol się wyrównywał w komórkach u ludzi w imieniu Jezusa.
Ja teraz to nakazuję wszelkiemu ciału w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja teraz związuję każdego demona, który przyszedł do ludzi na tym miejscu z uwagi na zawyżony poziom stresu. Ja w imieniu Jezusa nie pozwala demonicznym siłom działać. Ja usuwam je przez imię Jezus. Ja nie pozwalam im wpływać przez imię Jezus. Ja usuwam. Ja zabraniam. Ciała przyjmujcie w tej chwili uwolnienie od każdej formy stresu. Od każdej formy stresu. Duchu Święty, Ty jesteś duchem pokoju. Ty powołałeś nas do tego, abyśmy w pokoju Twoim funkcjonowali, w pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Absolutnie wszelki rozum. Duchu Święty, my poddajemy się Tobie. My przyjmujemy te słowa jako swoje słowa. Uznajemy je, Ojcze, za ważne. My będziemy korzystać z narzędzi, Ojcze, które nam się dać. Ojcze, my nie będziemy arogancy na poznaniu, Ojcze. Ojcze, my wyeliminujemy każdą formę stresu, która jest powyżej normy. Ojcze, i my nie damy przystępu diabłu, bo Ty powiedziałeś, żeby nie dawać przystępu diabłu. My nie damy przystępu diabłu. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, jesteśmy Twoimi dziećmi. Jesteśmy Twoim narodem. Ojcze, w imieniu Jezusa. Przyjmujemy teraz uwolnienie. Przyjmujemy teraz uzdrowienie do każdej komórki, która była niszczona przez zawyżony poziom kortyzolu. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Wywyższam Ciebie, Jezus. Wywyższam Ciebie, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Jeżeli jakikolwiek masz problem, z którym się teraz w ogóle zmagasz, to teraz to przynieś Bogu. Więc Boże, to nie jest w ogóle aż tak ważne. To nie jest aż tak ważne. Dziękuję Ci, że w Chrystusie Jezusie władam. Że jestem mocniejszy niż ten problem, że w Chrystusie Jezusie w ogóle dam radę to przejść. Powiedz, Boże, ja się nie wycofam, ja nie ucieknę. Bo Twój Święty Duch jest we mnie. Jestem mocniejszy niż ten problem, bo Ty jesteś mocniejszy niż ten problem. Jesteś mocniejszy niż ta sytuacja. Zobacz, jakie rzeczy Cię stresowały. Zobacz, jakie główne. Może to są dzieci. Może to jest praca zawodowa, może to jest mąż, żona, może to jest rodzina, może służba, może myślisz, że musisz wszędzie być, żeby być taką osobą, która nic nie straci. Może to Cię przyciska. Może tak odczuwasz. Jeżeli cokolwiek Cię ciśnie, pamiętaj, że to jest coś, co będzie chciało wywoływać w Tobie stres. Powiedz, Boże, ja porzucam to. Boże, ja odcinam się od tego. Zostawiam te toki myślowe. Przyjmuję Twoją prawdę w tej sprawie teraz. Przyjmuję Twoją prawdę w tej sprawie. Duchu Święty, jestem otwarty na to, co mam robić teraz. Jestem gotów też porzucić różne rzeczy. Jestem gotów porzucić. Nie spinać się na to. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. W taki sposób musimy funkcjonować.